utraconemu wielce królowi, przed ja takiemu czasowi złemu popadł powodowi. Z rozkazu mego zawołać mi tu rabina starego. Tu może? Udobyć się mogę. Powiedz, życie, gdzie się Bóg narodzi? Tak dobrze, jak za nas podoba. Życie! Powiedz, życie, gdzie się Bóg narodził? W lesie z mieszkami. Powiedz, życie, gdzie się Pan Bóg narodził? Pan Bóg. Pan Bóg, trzeba było od razu tak powiedzieć. Narodził się w Betlejem miasteczku. Leży on tam na siateczku. Będzie rządził nami, wami. Ci pewnie nie będę królami. To ty jesteś przedeśmiowany z tej sprawiedliwości. Dam ci też nagrodę. Ktoś mu koronę. Ja śmiertelną muszę zrobię głowy i króle. Ja cię mam szczędzić, mordercą nie może. Cóż z państwem stanie? Miej pani politowanie. Słońce, miesiąc z gwiazdami. Pod moimi stopami. Jesteśmy w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Garbowie, gdzie wspólnie przeżywamy uroczystość Objawienia Pańskiego. Ten dzień, który potocznie nazywamy Świętem Trzech Króli. To dzisiaj gromadzimy się w kościołach na Eucharystii, by pod jej koniec dokonać gestu pobłogosławienia kredy, kadzidła. Tą kredą po powrocie do domu naznaczymy drzwi naszych mieszkań, naszych domów, aby zaznaczyć, wyznać w ten sposób wiarę, że w tym domu czekamy, jesteśmy rodziną, która oczekuje na Jezusa Chrystusa, na Jego miłość. Ten gest możemy też powiązać z wydarzeniami Starego Testamentu, kiedy naród wybrany wychodził z niewoli, a klęski nie dotykały tych drzwi, które były naznaczone krwią baranka. W naszej tradycji już w Polsce od wielu lat uroczystość Trzech Króli to również orszaki Trzech Króli. Taka forma już od wielu lat była nam znana, niestety w tym roku z powodu obostrzeń koronawirusa, które panuje w naszej ojczyźnie na całym świecie, te orszaki nie mogą przejść naszymi ulicami i szukamy innych rozwiązań. My tutaj w Garbowie zgromadziliśmy się na mszy świętej, aby wspólnie cieszyć się obecnością Chrystusa w Eucharystii, ale również spotkać Trzech Króli, którzy bezpośrednio przed mszą świętą przybyli do naszej świątyni, a krótko po mszy świętej spotkać się z tradycyjnymi kolędnikami, którzy co roku pukali do naszych drzwi, a niestety w tym roku tego uczynić nie mogli. Dla Polskiego Radia Lublin ksiądz Mateusz Wójcik. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok. Zęby wam się nazywa kapusta i drogi. W każdym kutku, po dzieciutku, kumo ze wsi. I pieniędzy dużo od kieszeni. I żebyście byli weseli, jako w niebie janie. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzymy. Żeby wam się dobrze żyło, i wszystko wam się darzyło.